Jesteśmy w Arosie. Jak widać, jest zima. Świeci słońce. A ja zaraz będę biegła półmaraton. Jaki dystans ma dzisiaj ten półmaraton? Pan właśnie powiedział, że dystans będzie miał 21 km. 694 metry przewyższenia. Jaki czas celujemy? Celujesz? No byłoby miło 2,5 godziny się wyrobić, ale wszystko poniżej 3 będzie dobrze. Ale po śniegu? Po śniegu. Pokaż, gdzie będziesz biegał, to tam na górę chyba, nie? Gdzieś tam. Będę szybko biegła. No, kiedy tutaj ostatnio byliśmy, ostatnio nagrywaliśmy, to właśnie w tym miejscu, w którym stoję, przyjeżdżały ciężarówki i wyrzucały śnieg do jeziora, który sypał przez cały weekend albo i tam dłużej. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, tak bardziej letnio bym powiedział, wakacyjnie prawie. Śniegu jest zaskakująco mało, ale spoko. No dobrze, moi drodzy, jestem na takim rozwidleniu szlaków, tras. Stąd tutaj za mną wszyscy biegacze, wszystkie trasy, wszystkie dystanse przybiegają. Następnie tutaj jest rozwidlenie tych tras. Część trasy, czyli krótsze dystanse, biegną prosto. Półmaraton biegnie w lewo. Zaraz pokażę na innym ujęciu. Tutaj tym szlakiem pieszym tam do góry, po czym jeszcze raz tutaj wraca. A pozostałe dystanse przebiegają tam w stronę stacji pośredniej na Weisshorn. Jest to na wysokości około 2000 metrów, 2012 metrów. Teraz się mniej więcej znajdujemy. Tutaj mamy obsługę zawodów. Jest bardzo umotni, regulują tutaj ruchem, żeby przypadkiem czy narciarze się nie zaplątali, żeby zawodnicy nie pomylili tras. Tak więc jest to bardzo dobrze wszystko tutaj zorganizowane. Jak widać, ruch jest spory. Samo miejsce też jest takie dość spore, bo przycina się tutaj szlaki zarówno saneczkowe, piesze, narciarskie. Strasznie dużo się tutaj dzisiaj dzieje. A plus do tego jeszcze zawody. Tak, to jest czołówka półmaratonu, która już skończyła pętlę i teraz już przybiegają stamtąd prosto. Trzeba uważać, tutaj spory ruch narciarski. Jak tam? Dobrze. Szybko, szybko, ciśnij tutaj, masz tylko zbieg. Magdalena Pachniar z Walizelem.
Jestem. Dobiegłam szybciej niż planowałam, ale jak zwykle mnie oszukali z dystansem. Ile dystansu? Mi wyszło niecałe 20. Simon Sucaj of Syrii. Ale bieg super. Bieg był fajny, choć dzisiaj to nie jest mój dzień na bieganie. Na początku biegu dość kiepsko się poczułam, myślałam nawet, że zrezygnuję. Ale potem już jakoś poszło. A najfajniej się zbiegało po śniegu w dół. Ile był ostatni zbieg? Ile? W sensie ile w dół się biegło? Tak. Ta końcówka tutaj nie była aż tak dużo zbiegów w dół. Najwięcej się zbiegało z Carmeny w dół. Tam faktycznie ten zbieg był taki fest. Kawałek nawet z dokiem narciarskim. Miałam czas taki, że wyszło mi koło średnie tempo 7 minut na kilometr. Wyszło 20 km w czasie 2 godziny 22. 700 metrów do góry. Śnieg nie zawsze ubity. Czasami się gdzieś tam można było zapaść w tym śniegu. Także warunek jak to zimą, nie? Ale polecam. Całkiem przyjemny bieg. I okolica bardzo przyjemna. Okolica zdecydowanie przyjemna. Super stoki. Trochę nagrałem. Nie za dużo, ale bardzo ładne widoki. No i faktycznie pogoda rozpieszcza. Przy takim Tomasz, momencie, to można żyć.